Do Mikołaja potrzebujemy dwa kółeczka i taki wykrojnik na księżyc, z którego robimy te trzy wykrojniki. Jeden księżyc nam starczy na dwie czapeczki i zakładamy w ten sposób jedno kółeczko mniejsze wyżej, drugie niżej. Księżyc kroimy na pół i przykładamy na górę. Przyciskamy. Nie martwimy się niedociągnięciami, bo później można Mikołaja udekorować lukrem w taki sposób, że wszystkie te niedociągnięcia nie będą widoczne. To trochę też przypomina bałwanka. Mniej więcej porozkładałam pierniczki, teraz je mogę piec w temperaturze 185 stopni przez około 10 minut. To może być 11, 12, to może być też 9 minut. Musicie swój piekarnik dobrze wybadać, żeby Wam się pierniczki nie spaliły. Piekę na nieco wyższej półce niż środkowa. Do dekorowania Mikołajów użyję lukru standard ucieranego z białkiem, z tym, że jajko musimy pamiętać, żeby dobrze go umyć, pod bieżącą wodą sparzyć i dopiero białko możemy rozmieszać z cukrem pudrem, dodając troszeczkę soku z cytryny, żeby ten lukier nie był taki trętwy w smaku. I barwimy. Oprócz tego rozpuściłam też czekoladę w kąpieli wodnej. W razie potrzeby podgrzewam, żeby była taka, jaką będę potrzebowała. Barwniki spożywcze możemy sobie zamówić w internecie. Takie, które rozpuszczają się w wodzie i takie, które rozpuszczają się w tłuszczu. Jednak te buzie troszeczkę przyciemnię kolorem różowym. Wystarczy niewielka ilość. W razie, gdy będzie robił się lukier zbyt gęsty, można dodać kilka kropel cytryny i malujemy buzię na kolor różowy. Nie musimy się tak bardzo starać, ponieważ jeszcze dalej to będzie lukrowane. Teraz tym ciemniejszym lukrem. Nie mam takiego idealnie czerwonego, tylko w kolorze truskawki. Pomaluję teraz czapkę. Maluję również dół. To jest sukienka Mikołaja. Przy pomocy rożka możemy robić teraz włosy. I brodę. Teraz jeszcze akcent z czekolady. Głównie chodzi o oczy. Robię sobie najpierw próbę na folii. Jeszcze tylko nosek. I guziczki. Czekoladę rozpuszczam w kąpieli wodnej. Mam delikatnie zamoczoną miskę w gorącej wodzie i delikatnie włączony palnik. Chcę, żeby czekolada była cały czas odpowiednia do malowania Mikołajów. Ja dodaję do niej troszeczkę mleka, takiego jak dodajecie do kawy.
Teraz biorę Mikołaja. One muszą być dobrze wyschnięte. Robię to z reguły na drugi dzień, kiedy mogę swobodnie wziąć w dłoń Mikołaja i smaruję czekoladą od tej strony spodniej. Następny Mikołaj. Można jeszcze przy pomocy noża wygładzić powierzchnię, żeby była jednolita. Ważne, żeby czekolada była naprawdę ciepła. W razie, jeśli powierzchnia nie jest równiutka, nóż można włożyć do gorącej wody i gorącym nożem przeciągnąć po tej stronie i uzyskamy jednolitą powierzchnię. Możemy po prostu wykałaczką, wkręcając tak, jakbyśmy wkręcali śrubkę, robimy dziurkę. Jeśli chcemy wieszać Mikołaje na choince, nie pęknie piernik. Z tego przepisu Wam na pewno nie pęknie. No, widzicie, jak przechodzi. Delikatnie wyciągam. Do wieszania możemy wykorzystać zielony kordonek. Zwyczajnie również można igłą wyparzoną przewlec przez Mikołaja nitkę. Tu już jest dziurka zrobiona, więc będzie to bardzo łatwe. I gotowe.